Obecnie przygotowuje się do występu w dorocznym wojewódzkim przeglądzie kolęd i pastorały organizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Kierownikiem artystycznym zespołu i autorem podkładów muzycznych jest Mariusz Malika, instruktor muzyki w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. Zapraszam na scenę zespół Konsonans w składzie. Mariusz Malika, serdecznie witamy Państwa. Jak już nas przedstawił pan redaktor Kwiatkowski, w naszym repertuarze znajdują się wyłącznie pieśni wojskowe. Dzisiaj chcemy Państwu przedstawić trzy kolędy żołnierskie, które powstały podczas II wojny światowej, ale w jakże różnych warunkach. Pierwsza kolęda to napisany tekst przez porucznika Antoniego Bogusławskiego w Szkocji w listopadzie 1943 roku. Mówi o tym, jak to przedstawiciele wszystkich sił zbrojnych w Anglii, oczywiście polskich sił zbrojnych, poszli złożyć dary w Dzieciątku do Betlejem. Poczekamy na donację. Przybierzeli do Betlejem żołnierze, mieli szare z tężykami odzieże. Orły śnią srebrzyste z Polski, Jezu Chryste, żołnierze, żołnierze. Orły śnią srebrzyste z Polski, Jezu Chryste, żołnierze, żołnierze. Panie Jezu malutki, żebyś nóżek nie ubrudził maszutki. Dar to od piekura najprzedniejsza skóra, malutki, malutki. Dar to od piekura najprzedniejsza skóra, malutki, malutki. Drugi mówi, masz dzieci do szabelkę, wsiądziesz na koń, weźmiesz w rękę trezelkę, bo w polskiej koronie nie masz nic nad konie, nie masz nad szabelkę, bo w polskiej koronie nie masz nic nad konie, nie masz nad szabelkę. Trzeci rzecze oto działko ze stali, orzeszkami jak kulkami świat wali. O, artylerzysty przy ten sprzęt ognisty ze stali, ze stali. O, artylerzysty przy ten sprzęt ognisty ze stali, ze stali. Czwarty dodaję, maryna wschod Gdyni, niech ci chwały ten okręci przyczyni. Żag, gdy rozwiniesz ten, do nas przypłyniesz do Gdyni, do Gdyni. Żag, gdy rozwiniesz ten, do nas przypłyniesz do Gdyni, do Gdyni. A to stoi obok żłobka na ziemi, samolocik ze skrzydłami białymi. Skąd nie wiedzą sami, wziął go pan rączkami swoimi, swoimi. Skąd nie wiedzą sami, wziął go pan rączkami swoimi, swoimi. Oczekami żołnierski przenika, czemu nie ma między wami lotnika? Jezu, on przed śmiercią doby, poległ śmiercią lotnika, lotnika.
za drugą kolędę, którą zaprezentujemy, napisali partyzanci oddziału, słynnego oddziału Jędrusie. Właśnie oryginalną melodię i oryginalne słowa napisano gdzieś tam w listopadzie 1943 roku w kieleckich lasach. To jest rzeczywiście jedna z nielicznych partyzanckich kolęd. Właściwie jest to kolęda kołysanka. Bardzo prosimy. Wszystkie twoje i spróbuj, że miasto.
podkładzie muzycznym. Zaśpiewaliśmy w tej chwili jedyną chyba kolędę powstańczą i to jest bardzo ciekawa kolęda, ponieważ oczywiście chodzi o powstanie warszawskie. Ta kolęda powstała w listopadzie 1944 roku, już po upadku powstania. W Tworkach w Pruszkowie był szpital dla rannych powstańców. I właśnie dla najmłodszych tych rannych powstańców personel szpitala postanowił zorganizować Wigilię 1944 roku szopkę. No i oczywiście cóż by to była szopka, Wigilia powstańcza bez powstańczej kolędy. I w ten sposób jedna, już niestety nieznana z imienia nazwiska lekarka, napisała tekst do tej jakże pięknej powstańczej pieśni. Proszę Państwa, w tej chwili Kołysanka Jędrusiów.